tym wideo objaśnię Ci rolę adnotacji na druku zwolnienia lekarskiego. Chory powinien leżeć lub chory może chodzić. No, czy na przykład taki muszący leżeć nie może w ogóle wyjść do apteki po leki, tylko musi leżeć plackiem w łóżeczku na ewentualność jakiejś kontroli, a mogący chodzić, no chociaż powiedzmy chory na kręgosłup, ale ponieważ może zejść piętro niżej, czy tam do piwnicy pomóc sąsiadce wrzucić parę ton węgla, no, w ramach jakiejś sąsiedzkiej pomocy. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. Tradycyjnie zacznę od zapytania internauty. No, z opisów wynika, że nie przebywał on raczej zbyt wiele na zwolnieniach lekarskich. Przede wszystkim z racji młodego wieku. Witam, jestem pracownikiem młodocianym i odbywam praktyki. Niedawno poszedłem na zwolnienie L4, ponieważ mam skręcenie stawu skokowego. Na zwolnieniu jest pewna rubryka, w której lekarz wpisuje numer i jest tam, czy mam leżeć, czy mam chodzić. Być albo nie być, oto jest pytanie i oto jest problem młodego internauty. Natomiast zasadnicze pytanie brzmi, jeżeli na tym zwolnieniu mam napisane, że mogę chodzić, to znaczy, że ogólnie mogę gdzieś wyjść, na przykład do sklepu, no, posiadam stabilizator i kule ortopedyczne, czy też to tylko oznacza, że mogę wyjść tylko do lekarza, bądź na jakieś badania kontrolne. Prosiłbym o w miarę szybką odpowiedź i internauta mi tutaj dziękuję. Odpowiadając na to pytanie, nie będę wyważał otwartych drzwi, natomiast oprę się na wyroku jednego z sądów, chyba to był sąd pracy, który wszystko ładnie, dokładnie uzasadnił, bo prawdopodobnie w swoim czasie miał do rozstrzygnięcia podobną kwestię. I ta interpretacja jest powszechnie cytowana, uznawana przez ZUS, no i być może przez niektórych pracodawców. No i czytam, a w zasadzie cytuję. Adnotacja lekarza wcale nie oznacza, że pracownik w okresie zwolnienia lekarskiego może wykonywać uciążliwe czynności, a w szczególności, że w okresie tego zwolnienia może wykonywać pracę. I jest to wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 listopada 2002 roku, sygnatura akt 3/AU/3189/01 Prawo pracy z 2003, numer 10, pozycja 43. Na wszelki wypadek, gdyby Cię to zainteresowało i chciałbyś mnie sprawdzić lub sięgnąć do aktu źródłowego. Natomiast taka adnotacja upoważnia niezdalnego do pracy pracownika do wykonywania jakichś zwykłych czynności życia codziennego, takich na przykład jak udanie się na ewentualne zabiegi, kontrolną wizytę lekarską, czy codzienne zakupy żywności. Także ludzki sąd, bo leżącemu choremu, czy choremu, który musi leżeć, z głodu umrzeć nie pozwoli. Natomiast w sytuacji, gdy z ustaleń kontroli wynika, że w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracownik wykonywał czynności niezbędne dla zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, gdyż nie było innych domowników mogących wykonać te czynności, np. zakup podstawowych artykułów żywnościowych, realizacja recepty na leki i tym podobne, nie można uznać, że wykorzystywał zwolnienia lekarskie niezgodnie z jego celem, nawet w przypadku adnotacji na zwolnieniu lekarskim chory powinien leżeć. Czyli zwróć uwagę, chory powinien leżeć, ale jak jest głodny i nie ma nikogo w domu, no to ma prawo pójść do najbliższego sklepu i sobie tam bułkę z masłem, czy bułkę jakąś kupić. Nie może to być także podstawą do pozbawienia prawa do świadczenia fakt wyjazdu na okres leczenia do rodziny, jeżeli pracownik wskazał pracodawcy miejsce pobytu. No, też ciekawa sprawa, no, w każdym razie, jeżeli gdziekolwiek wyjeżdżasz na zwolnieniu lekarskim, czy do rodziny, czy nie do rodziny, musisz albo pracodawcy, albo ZUS-owi wskazać swoje nowe miejsce pobytu. Czyli tak reasumując to wszystko, jeżeli grasz uczciwie, jesteś chory i w czasie tego zwolnienia nie podjąłeś jakiejś pracy, nie dokonujesz remontu w domu, na którym Cię przyłapią, no ale nawet jeżeli gdzieś wyjechałeś i powiadomiłeś pracodawcę lub ZUS, niczego bym się naprawdę nie bał, no po prostu musisz sam sobie uczciwie zadać to pytanie i zwolnienie ma po prostu Ci służyć tylko do dojścia do zdrowia i powrotu do pracy. No, czasem pracodawcy lub ZUS kontrolują w domu,
I często wystawiam właśnie takie zaświadczenia, że ktoś był u mnie na kontrolnej wizycie lekarskiej, czy po przedłużenie recepty. I jest to w sumie usprawiedliwienie dla tej sytuacji. No oczywiście, żeby było jasne, wystawiam tylko tym osobom, które faktycznie były, a nie to, że wystawiam jako usprawiedliwienie nie był, a szuka tam jakiegoś ratunku. Także na tym kończę. Jeżeli to wideo rozwiązało Ci jakikolwiek problem, daj oczywiście lajka, daj kciuka. Masz moją bezwarunkową zgodę na udostępnienie go na jakiejś swojej stronie internetowej, forum, portalu internetowym, Facebooku czy jakichś innych mediach. Jeżeli oczywiście chcesz więcej takich filmów, musisz się zapisać niestety do subskrypcji, albo tutaj przez adnotację w kolorze zielonym, albo tam gdzieś na dole jest guzik subskrybuj. Także gdzieś pod filmem, koło mojego zdjęcia, w takim zielonym sweterku jest czerwony guzik z napisem subskrybuj. No i oczywiście zapraszam Cię do zapisania się. Natomiast jak zwykle najwięcej dyskusji toczy się na moim blogu zwolnienielekarskie.pl i tam wpadnij, jeżeli Cię temat zainteresował. Link jest w opisie do tego filmu. Oczywiście, jeżeli masz jakieś pytanie takie ad hoc, szybkie, poprzez komentarze do tego filmu możesz napisać to pytanie. Daj mi oczywiście trochę czasu na zapoznanie się z nim, na odpowiedź, ale z reguły, jeżeli jest coś ciekawego, to do tygodnia, do dwóch tygodni odpowiadam. Także mówił Darek Kraśnicki, lekarz specjalista medycyny transportu z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.